tropiki. My z Europy Wschodniej nieraz możemy pojechać w tropiki, smażyć się na plaży, łowić duże ryby, pływać w ciepłej wodzie, pić drinki wieczorami. I tak też robią. Jeżdżą. Stasiek wrócił z wysp Zielonego Przylądka. I to, co najważniejsze, spotkał na swojej drodze rekiny. Może nie największe rekiny, ale jednak rekiny, które jak dorosną, to mogą jednak zrobić nam pewien problem. Tam, gdzie Stanisław był rekinów, było multum. Były te duże, tylko te duże, jak to duże, one w ciągu dnia to raczej spały, a bardziej były, można powiedzieć, to aktywne nocą. Ale Stasiek nie durny, nie z pierwszej łapanki. W nocy do wody tam nie wchodził. Co robił Stasiek w nocy? No, generalnie chlał i odpoczywał tuż przy barze, przy basenie. W dzień to co innego. Rekiny były, pływały. I bardzo blisko nóg Staśka się kręciły. I tam po przerwie wróciłem z wysp Zielonego Przylądka. Można powiedzieć, niewiele brakowało do prawie środka Afryki. Muszę wam powiedzieć, że po pierwsze zjarany jestem tak, że głowa mała i od tego bym zaczął. Po drugie, to był mój chyba jeden z lepszych urlopów. Piękne plaże, świetna woda. Jakie bary, jaki towar w tych barach. Znaczy, może towar, no może środek, który pomaga wielu w różnych problemach. W każdym razie i problemach, ale i w rozrywce. I to, co najważniejsze, palnik, palnik i jeszcze raz palnik. Gorąco tak, jakby żelazko przystawili do czoła i mówili, jak się pan czuje? No, czuję się generalnie dobrze, tylko że ciutek bym powiedział, że gorąco. Jestem, wróciłem i na wstępie coś bym dzisiaj złowił. To, co widziałem na wyspach Zielonego Przylądka, to na pewno nie da rady opowiedzieć w ciągu chwili, ani nawet dłuższej chwili. Ale widziałem niejedno, w wodzie pływałem i co bardzo ważne też i dla mnie, muszę powiedzieć, że nie tylko woda mnie przyciągnęła na wyspach Zielonego Przylądka. Co jeszcze? Pewne pojazdy z filmu Mad Max, którymi można jeździć bardzo, bardzo szybko po pustyni. No i jak to Stasiek jeździł. Jeździł i jeszcze raz jeździł. Piach sypał się dookoła. Ludzie odskakiwali, ci co byli na pustyni. Żona Staśka podskakiwała jak wściekła, bo była pasażerem. Mówiła, Boże, Stasiu, czy my wrócimy do kraju? Cali. Tak, mówiłem, wrócimy cało do kraju. No i wróciliśmy, ale muszę wam powiedzieć, że to jest dosyć daleko i tak z buta, tak jak ja poleciałem na wyspy Zielonego Przylądka, tuż zaraz po Maderze, to raczej bym nie proponował za bardzo. Daleko, daleko, jeszcze raz daleko, sam lot długi, do tego jeszcze przed lotem trzeba wszystkie sprawy pozałatwiać, bo wiadomo, na lotnisku od razu się nie wsiada jak do czerwoniaka gdzieś jeżdżącego po mieście. No i jeszcze tam dotrzeć do hotelu, później wrócić długo i daleko. No i co też i bardzo pewno i ważne, to można wrócić w stanie takim lekko zmęczonym. Będąc zmęczonym, no to człowiek myśli o wielu rzeczach, nie tylko o rybie łowionej, ale może i na talerzu. No dobrze, jako że wróciłem, to muszę powiedzieć, że myślę o tym, żeby coś złapać, bo to od razu człowiek inaczej się czuje, jak złapie rybkę jakąś dużą, fajną, niekoniecznie zaraz rekina, bo muszę powiedzieć, że rekinów mam na razie dosyć. O czym myślę? O barakudzie. Dużej, ogromnej barakudzie, ale i koryfenie. No to zobaczmy, czy pływa barakuda i czy pływa koryfena. Czy podobało mi się na wyspach Zielonego Przylądka tak mocno? Dosyć mi się podobało. A co mi się nie podobało? Ktoś powie, żarcie. Kuźwa, co to było, to nie jestem do końca pewny. Jedno było nawet nadające się do jedzenia, ale niektóre to, co dawali mi na talerz, to muszę powiedzieć, że oczy bym powiedział, że z orbit mi wychodziło. No i wychodziły mi te oczy. Później musiałem uspokoić te oczy w barze. No i tak codziennie można powiedzieć, że oczy wychodziły mi w stołówce, a w barze te oczy mi wpadały do środka. Starałem się doprowadzić sytuację do normy. Co z wątrobą, ktoś się spyta. No, trzeba teraz podlecieć.
Innej opcji po prostu nie ma. Ale faktem wykończony jestem totalnie samą podróżą z Wysp Zielonego Przylądka. Jest to już naprawdę bardzo, bardzo daleko i temperatura tam wali w łeb jak cholera. Bym powiedział, że cały rok. Ale też to, co jest fajne na Wyspach Zielonego Przylądka, to fale. Wieje jak cholera. Jeżeli lubicie sporty wodne też, to można się fajnie pobawić. Ale nie w tym okresie, co ja byłem może, ale już tak najlepiej, najlepiej to między grudniem a lutym. Wtedy w ogóle już te fale i ten wiatr jest naprawdę niesamowity i można wtedy już w ogóle na wodzie poszaleć jak cholera, chociaż teraz się szaleje i różne sporty wodne można uprawić. No to co? No to macie rybkę. Wszyscy powiedzą od razu, a co się dzieje? Czy są aktualizacje już w tych grach? Nie wiem, stary. Ja prawie 6000 kilometrów dopiero co do domu wróciłem. Także ciężko mi powiedzieć, jakie są zmiany. Na razie obserwuję w jednej, w drugiej grze, które głównie ogrywam ostatnio i na tym kanale i sprawdzam. Coś widzę, że się zmieniło, ale jeszcze na razie, żeby na ten temat gadać, to ciężko mi powiedzieć. Aktualizacje do tej gry, do Ultimate Fishing Simulator 2, tak samo jak do wędkarza, sprawdziłem, że było, czyli tutaj twórcy ładują, naprawiają, poprawiają i bardzo dobrze, bo tu jest co poprawić, to po pierwsze, a po drugie gry są takie, że są warte uwagi i warte tego, aby się tutaj na rybach relaksować. Muszę wam też powiedzieć, że na Wyspach Zielonego Przylądka widziałem w sklepach, można było kupić sobie szczęki rekina i przywieźć do domu. Teoretycznie. W praktyce można sobie narobić bardzo dużo bigosu z tymi szczękami i wylądować w jakiejś pace gdzieś w środku Afryki, a to już by nie było przyjemne. Na pewno w pewnej chwili nawet byśmy jakiś szok osiągnęli w mózgu, jakbyśmy zobaczyli, prawda, w jakich warunkach możemy siedzieć i tak dalej. W każdym razie można było kupić szczęki, ale nie zdecydowałem się, aby przypadkiem biedy sobie nie narobić i szczęk z rekina nie przywiozłem, chociaż to by było ciekawe. A skąd ktoś powie, tam szczęki rekina, jak to można łapać? Tak, można łapać, jest tam... Znaczy może to nie można łapać, tylko że chodzi o to, że oni łapią je jako przyłów, po prostu łapią w siaty inne ryby i rekin, który tam pływa, główny rekin, który tam pływa, to jest rekin cytrynowy, żółty, on po prostu w te siatki wpada i wędkarze po prostu go łapią przy okazji i jest to przyłów i wtedy automatycznie mają te szczęki. Ale muszę wam powiedzieć, że generalnie tych rekinów nie jedzą i mówią, że one są niesmaczne, ale oczywiście jest to biedny raczej rejon świata, jak złapią takiego rekina, no to zjedzą go, czy sprzedadzą na targu, który jest na molu, takim jak wędkarze, rybacy wracają do portu, to jest takie molo, na którym sprzedają te ryby i tego rekina też sprzedadzą, ale generalnie jest nie, po prostu niesmaczny, mówią, że nie lubią go jeść, ale jak jest, no to się i zje. A to jest granik. Piękny. Graniki. To jest ciekawa rybka. W każdym razie łapią te rekiny i jedzą go już jak go złapią. Jak duże rekiny tam się kręcą w okolicy Wysp Zielonego Przylądka. Z tego co wiem, ten cytrynowy to jest mniej więcej do wielkości 3,5 metra. Jest to rekin, który może nam zrobić problem. Podobno na Wyspach Zielonego Przylądka raczej się to nie zdarza, ale podobno ten sam rekin na Wyspach Bahama potrafił narozrabiać i były przypadki, to głównie przypadki były ze sportowcami, czyli z tymi, co pływają na różnych deskach, powiedzmy tak, na oceanie i właśnie tam te rekiny potrafiły zrobić, co mogły zrobić, czyli ugryźć i tam się to zdarzyło. Oczywiście rekin cytrynowy jest to rekin nie największy, jest to taki rekin, można powiedzieć średni, ale pamiętajmy o tym, że te rekiny mniejsze, one często potrafią narozrabiać to zdrowo, one są takie zajadłe, one są bardzo szybkie. Ja obserwowałem te rekiny takie mniej więcej do metra, metr 10, metr 20 chyba największe, jakie tam udało mi się zobaczyć, to te rekiny, one są takie bardzo, ale to bardzo szybkie, one, jeżeli uprą się zaatakować nas, a będzie ich dookoła na przykład 20, to muszę wam powiedzieć, że raczej krótka sprawa będzie i nie da rady wrócić do domu, mając dwie nogi, dwie ręce jeszcze, po prostu raczej nie będziemy mieli ani żadnej ręki, ani żadnej nogi i może być to bardzo nieciekawie
dla nas. Także są to rekiny bardzo, bardzo takie zajadłe, takie bardzo, bardzo szybkie. Ale oczywiście tam można też się spotkać innego rekina, który może przez przypadek dopłynąć i wtedy będzie rekin taki, który na przykład jest bardziej na nas, będzie chciał ugryźć na przykład w kolano. No to taki większy rekin jakiś by się tam znalazł, na przykład tygrysi, to już będzie można sobie narobić sporo bigosu. Rekiny generalnie, ci co się interesują rekinami, wiedzą, że one bardzo są aktywne, no co i te duże w dzień po prostu są w takim letargu i one pływają tam owszem blisko gdzieś tam brzegu, ale generalnie w takim letargu siedzą i raczej nie zaatakują, raczej nic się nie wydarzy, ale nocą lepiej jednak do wody nie wchodzić i to ci co się interesują wiedzą, że tak generalnie z każdym rekinem jest, trzeba po prostu w nocy siedzieć w knajpie i chlać. Chlać. I jeszcze raz chlać. Do upadłego coś powie. Nie, tak to może nie. ciutek mniej. Jest branie! Jak widać, ryba bierze, a ja łowię na delikatny zestaw. No i dobrze. Sprawdzam, co pływa. Co może wziąć na delikatniejszy zestaw. Na razie nic takiego dużego, jak widać, nie wzięło, chociaż dzisiaj akurat nie ma mocnego znaczenia, co tutaj weźmie, a przy okazji po powrocie z Wysp Zielonego Przylądka coś tam łowię, to i zaczynam sprawdzać w gierkę, co tam się dzieje i tak coś się tam dzieje i dzieje. Wysp Zielonego Przylądka oczywiście jest kilka, są to wyspy wulkaniczne. Muszę wam powiedzieć, że jeżeli kiedyś będziecie chcieli pojechać na Wyspy Zielonego Przylądka, to proponowałbym zdecydowanie na dłuższy urlop pojechać niż ja i zainteresować się tym, żeby trafić jeszcze na te wyspy takie, na których mieszkają mieszkańcy, one nie są jeszcze zrobione turystycznie. Są tam takie wyspy, które są bardzo, bardzo zielone i tam jest w ogóle aktywny wulkan na jednej wyspie, który ostatnio chyba 2014, o ile pamiętam, grzmotnął, ale to trzeba pojechać na już na naprawdę dłuższe tam wakacje, ale jest to warte posiedzieć dłużej na Wyspach Zielonego Przylądka i poprzyglądać się i kulturze, i mieszkańcom, którzy tam mieszkają, i poprzyglądać się różnym rzeczom, które tam są, bo jest to zupełnie tak coś innego niż my tutaj mamy w Europie Wschodniej. Tam ludzie zupełnie inaczej żyją, zresztą u nich takie motto to jest no stress. Olewają wszystko. Co będzie, to będzie. No i gitara. No dobrze, spróbujmy złapać też jakąś fajną rybkę jeszcze, bo widać, że na razie dobrze bierze. A co wieczorami oprócz chlania, ktoś powie, w barze, bo ja na przykład nie piję, bo wątrobę już wywaliłem całkowicie. No, spacerować możesz. Można spacerować. Są takie deptaki wzdłuż plaży na przykład i można sobie spacerować spokojnie. Przyglądać się, prawda, na prawo i lewo. I tyle. Bo więcej to nie wiem co. Sportów wodnych w nocy uprawiać raczej nie będziemy. Jeździć samochodami? No można, jak ktoś chce. Muszę powiedzieć, że jak jechałem tymi, to się nazywa buggy, tymi samochodami, to akurat jednego razu wróciłem i późno w nocy, bo tak się wszystko poprzesuwało. Można, wszystko da radę zrobić, ale to generalnie tam w nocy jest temperatura ciutek przyjemniejsza dla organizmu i wtedy wódkę przyjmuje, znaczy wodę przyjmuje dużo, dużo się też lepiej i więcej, także to generalnie główna atrakcja turystyczna nocna, a dzień to właśnie sporty wodne, plażowanie, samochody, jakieś kłady, zwiedzanie wyspy. Można również sobie, że tak powiem, jeżeli ktoś ma ochotę popływać, może nie popływać, a bardziej poleżeć w takiej dosyć zasolonej wodzie, w wulkanie, w pewnym kraterze, gdzie jest takie miejsce, gdzie można coś takiego jak Morze Martwe poleżeć w takiej wodzie bardzo, bardzo zasolonej. No i leżeć na plecach, nic nie robić, myśleć o tym, no stress, znaczy nic nie myśleć, tylko no stress, no stress i leżeć i bąka do tej wody puszczać.
i to wszystko. Później oczywiście należy się płukać, bo będziecie mieli na sobie bardzo dużo soli. Chociaż mówią, że to jest bardzo dobre dla skóry. Ja tam nie wiem, moja skóra po prostu zmieniła kolor na razie bardzo mocno i to tylko tyle wiem. Widać, że biorą, nie? Łowię na delikatny zestaw na Tajlandii. Na razie dzisiaj nie zamierzam nic takiego robić w tej gierce, a bardziej się skupić na takim żywym relaksie, prawdę mówiąc. I dla relaksu być może sobie jeszcze zerknę na tą właśnie gierkę Wędkarz, żeby zobaczyć, co tam się dzieje dla relaksu. Słyszałem, że podobno przynęty zostały poprawione i przynęty, które mają pływać po powierzchni, to pływają po powierzchni, czyli to zostało naprawione, to już wiem. A co dalej, to szczerze mówiąc nie wiem. Ale też słyszałem, że ma być nowa aktualizacja jakaś duża, podobno na koniec miesiąca października do gry Wędkarz, także też to mniej więcej wiem. Coś dużo bierze ta ryba, muszę powiedzieć, na tej Tajlandii, ale to i dobrze. Jak ktoś powie, a czy na Tajlandię będziesz jechał? Nie, muszę powiedzieć, że nie będę jechał, tam są bardzo ogromne szerszenie i nie wybieram się na razie do Tajlandii, chociaż muszę wam powiedzieć, że na Wyspach Zielonego Przylądka też są szerszenie, one są ciutek inne. Znaczy, ja nie jestem pewny na 100%, czy to były szerszenie, ale raczej tak. Ja muszę sprawdzić w internecie. Wielkości naszych szerszeni, ale ciutek chudsze takie. I zaczęły mi zakładać gniazdo niedaleko. Tak, domku, bo ja miałem taki domek, takie domki były. I te gniazdo były tak w takiej wstępnej fazie. Co ja zrobiłem? No, bałem się oczywiście wracając z nocnej knajpy, mniej się bałem. Tak, to nie znaczy, że od razu łapami waliłem w te mniejsze gniazdo, ale trzeba było w końcu coś z tym zrobić. Następnego dnia dorwałem pewnego ogrodnika, który tam szalał przy palmach i poprosiłem go, żeby sprawę załatwił. Załatwił to w Trymiga, a ja w Trymiga podziękowałem jemu i tak bardzo dobrze z tego wyszło. A ja aż zrobiłem oczy, bo złapałem barakudę żółto-ogonową, pięciogwiazdkową i to jest mój rekord. Zobaczcie, chociaż muszę powiedzieć, że ona wygląda na rybę, którą twórcy muszą zdecydowanie, ale to zdecydowanie poprawić na komputerze, żeby ona jednak lepiej wyglądała. Ale nic najgorzej, barakuda żółto-ogonowa, czyli nawet wracając z czasów jeszcze półtomny, można powiedzieć, udało mi się złapać pięciogwiazdkową barakudę żółto-ogonową i to jest mój rekord osobisty. No to spójrzcie. Piękna? Piękna! I co ważne, pięciogwiazdkowa. Fakt faktem, to taki krótkie moje spotkanie dzisiaj z wami i idę coś połowie drugiej grze i raczej trzeba odpoczywać. No bo, wiecie, pojechałem na urlop odpoczywać, to drugi, bo napierw Madeira, czyli zacząłem dziś w tym roku sunąć po Atlantyku. Później pojechałem teraz jeszcze dalej, bo Wyspy Zielonego Przylądka i to było raz za razem i w zasadzie mój organizm trochę cierpi. Wiele narządów mówi, że stary, trzeba coś lekko odpocząć, no, bo to może wywalić w kosmos. No i faktem to też i taka prawda. Trzeba lekko odpocząć. Jak ktoś powie, jak byłeś na urlopie i teraz trzeba odpoczywać po urlopie. Tak. Tak. Tak się wyjałowiłem na tych dwóch urlopach, a tutaj na tych Wyspach Zielonego Przylądka, że tak, organizm po prostu mówi i wylądował. I jest po prostu wykończony. Nie wiem, jak ta gierka dalej się sprzedaje, czy ludzie są zadowoleni z tej gierki. Nie wiem. Ja na razie jestem zadowolony do pewnego stopnia oczywiście, bo bądźmy szczerzy, ja też nie z pierwszej opanki jestem. Ja wiem, że ta gra ma potencjał, ale ona wymaga gigantycznej pracy, aby to było nadające się na dłuższe granie, takie naprawdę dłuższe granie. Ale widzę, że twórcy cały czas pracują i to mnie cieszy. Widzę oczywiście sporo tutaj rzeczy, które cały czas wymagają poprawy, moim zdaniem większego, to jest prowadzenie tej przynęty, praca tych wędzisk, nawet łapa na tej rączce. No coś tam to wygląda, ale to daleka Polka, żeby to wyglądało dobrze. Poprawę wyglądu tych ryb. Następnie dodanie nowych akwenów, bo pamiętajmy o tym, że to 6 akwenów to na długą Polkę graczy nie zatrzymają i tutaj trzeba absolutnie dodać coś nowego i to raczej bym podejrzewał, że w miarę szybko i to z głową dać jakiś fajny nowy akwen, także pamiętajmy o tym, że ja nie z pierwszej opanki jestem i doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że tu jest sporo roboty jeszcze w tej gierce i to od cholery roboty. Lucjan, szary, dwugwiazdkowy, czyli widać, że co rzut, to można powiedzieć, że ryba bierze. Ja się z tego cieszę i spróbuję rzucić w stronę statku jeszcze raz. Jako, że wróciłem z bardzo daleka i naprawdę
Wątroba, to też, to kwiczy, no kwiczy, no co by tu nie gadać, kwiczy. A ktoś powie, a czy przywiozę się jeszcze stamtąd, żeby dokwiczeć? Tak. Tak, przywiozę. Przywiozę, muszę powiedzieć, że no nie wiem, może dzisiaj wieczorem jeszcze. No tak, żeby ten, wiadomo, jeszcze żyje się urlopami. To jeszcze, muszę powiedzieć, że dla mnie to, co ważne jest, jak wiecie, ja jestem kawosz, ja bardzo dużo piję kawy. Na Wyspach Zielonego Przylądka mówią, że to jest dobra kawa. Muszę powiedzieć, że mi nie smakowała, chociaż jest to arabika. Nie smakowała mi, ona w ogóle jest, jeżeli kupimy zmieloną, bo ja tam młynka ze sobą nie miałem, ale miałem czajnik. Oczywiście kupowałem też w barach, gdzie byłem dalej, a w swoim hotelu miałem z darmo kawę, bo all inclusive. Ale ta kawa jest niedobra. Coś jest tak dziwnego na ta kawa i nie bardzo mi smakuje. Ale przywiozę ją tutaj do Polski trochę i jak ją zmieliłem jeszcze raz, zdałem sobie mleczko, no to trochę lepiej, ale to też nie jest to. Na Maderze, gdzie byłem, kawa mi wybitnie smakowała. Stamtąd przywiozłem sporo kawy, a tutaj mniej tej kawy przywiozłem. Przywiozłem, ale nie tak dużo, po prostu nie jest to kawa, która jakoś mi odpowiada. A jak wiecie, Stasiek i Stefan to są kawosze i oni piją tego po prostu bardzo, bardzo dużo. No dobrze, co tu gadać? Nie ma za bardzo co gadać. Trzeba powiedzieć jedno, że ryba bierze i to jest bardzo ważne. I jak bierze, to lepiej nic dodać, nic ująć, bo bierze. To jest wieczór, łowiliśmy w Tajlandii. Szkoda, że nie ma Wysp Zielonego Przylądka, ktoś powie. Nie do końca. Wolałbym inne rejony, żeby dodali do tej gierki niż Wyspy Zielonego Przylądka, ale muszę też powiedzieć jedno, że przeżyć, pojechać na Wyspy Zielonego Przylądka, żeby zobaczyć je chociaż raz, chociaż w takiej mniejszej skali jak ja, to też jest ciekawe. Ale następnym razem, jak będę jechał na Wyspy Zielonego Przylądka, to polecę na 3 tygodnie. Wtedy dam radę zobaczyć już to, co mnie naprawdę interesuje. A najbardziej mnie interesowało, ktoś powie, chlanie. Nie. Bagi. Te bagi. Tam było coś niesamowitego. Witam w kraju. I pozdrawiam, rzecz jasna. Do następnego. Cześć.